Płyniemy na Wyspę Gozo. Ta niewielka siostra Malty to zupełnie inny świat. Urocza, leniwa i spokojna. Poszarpane wybrzeże, strome klify, rozległe widoki i przepiękne zatoczki zapierają dech w piersiach. Taka jest ta wyspa. Wyspa radości. Wyspa była wielokrotnie pustoszona przez piratów. Zdarzyło się nawet, że cała jej ludność została uprowadzona i trafiła do niewoli. Mieszkańcy Gozo często szukali schronienia na lepiej strzeżonej Malcie. Zawsze jednak wracali. Wrócili na wyspę wykupieni z niewoli. Wracali emigranci, którzy dorobili się majątków na obczyźnie. Miłość i duma jej mieszkańców czyni Gozo tak wyjątkowe. Dumę tą wydają się odzwierciedlać piękne kościoły i urocze miasteczka. Jednym z najważniejszych kościołów nie tylko na Gozo, ale i na całej Malcie jest sanktuarium Tapinu. Wzniesione zostało ono w miejscu XVI-wiecznej kapliczki pod wezwaniem Matki Boskiej. Stara kapliczka z oryginalnymi malowidłami Amadeo Perugino z 1619 roku została zachowana i po obu jej stronach pielgrzymi pozostawiają wotywne dary. Widok z położonej na wzgórzu świątyni zachęca nas do bliższego poznania niezwykłego oblicza wyspy. Jedną z atrakcji Gozo są 350-letnie wyżłobione w skałach poletka soli. Są nie tylko piękne, ale także odpowiadają za produkcję kilku ton soli rocznie. Piękne, kamienne wybrzeże zachęca do długich spacerów. Spektakularne klify są ozdobą całej wyspy. Thank you.
Wyspa Gozo obfituje w piękne, niewielkie plaże i ukryte zatoczki. Wewnętrzne morze, bo tak nazywane jest to miejsce, jest tego przykładem. Z zatoki do otwartego morza dostać się można tylko kilkudziesięciometrową wodną trasą wiodącą siecią kilku jaskiń. Slendi to kolejna popularna miejscówka zarówno wśród miejscowych, jak i turystów. Ta pięknie położona nad zatoką mieścina jeszcze niedawno była wioską rybacką. Po obu stronach zatoki znaleźć można malownicze zakątki. Idąc wykutymi w skale schodami, dotrzeć można na przepiękne klify. W drugą stronę, kamiennym mostkiem, dochodzimy do wieży Slendi, skąd rozpościera się widok na kolejne solniska. Nie pozostaje nic innego niż patrzeć, zachwycać się i delektować niczym nieskażonym pięknem natury. W samym centrum największego miasta Gozo, Wiktorii, znajduje się potężna cytadela. Wzniesiona na płaskim wzgórzu, imponuje wielkością i przepięknym widokiem na prawie całą wyspę. Pewnego razu cała ludność wyspy musiała skryć się za jej ogromnymi murami. Nad cytadelą dominuje katedra wraz z pałacem biskupim i muzeum katedralnym.
niezwykły klimat centrum Wiktorii zachęca do odpoczynku w jednej z licznych knajpek, których wybór tutaj jest ogromny. Mieszczą się one w rynku, przy którym wznosi się katedra świętego Jerzego z XVII wieku. Ludzie mieszkają tu jak w bajce. Podobno żyją szczęśliwie do 100 lat, a potem umierają z nudów.